Hej, hej, siemanko, ja jestem Topolo i witajcie w kolejnym odcinku z nowego DLC Echoing Void w Minecraft Dungeons. Zapraszam! I szybciutko przechodzimy do skrótu informacyjnego, bo ten odcinek nie będzie jakiś mega długi. Chciałem zrobić ten odcineczek w takiej pigułce, tylko najważniejsze informacje, żadnego gdybania, jeżeli możemy tak stwierdzić, tak powiedzieć. I tutaj też chciałbym od razu zaznaczyć, że tak jest, data premiery 28 lipca, rekord, to jest najszybciej publikowane DLC w historii Minecraft Dungeons. Twórcy bardzo tutaj mocno trzymali się tego harmonogramu, 2,5 miesiąca, 3 miesiące, no ale tak, tak jak widzicie, nazwa dodatku jest ciężko do wymowy, także tutaj Google Translator podpowiedział mi, jak to wymawiać. Echoing Void. Oprócz tego pokazuje nam się piękna tapeta prezentująca dość sporo, zobaczcie na to. I tutaj też, nie wiem czy widzieliście, ostatnio też na Minecraft Dungeons Twitter wrzucili portal, w którym pojawia się pewna twarz. I czy widzicie to podobieństwo? Zobaczcie teraz. No ja jestem tego zdania, że to jest ten bosik i niestety, istety dla niektórych, którzy się spodziewali smoka, ja osobiście też chciałbym powalczyć osobiście ze smokiem i to nie jednym, szczególnie w Minecraft Dungeons, no ale niestety, będziemy mieli bossa w jakiejś formie wieży, to też jeszcze się temu tematowi przyjrzę, dokładnej nazwy jeszcze na Minecraft Dungeons Wiki nie posiadamy, nie mamy tutaj zweryfikowanej. No ale to przejdziemy sobie za chwileczkę i od razu co? Na pierwszy rzut oka widzimy masę Endermanów zmutowanych, także Orb of Dominance wpadł w ręce Endermanów i chyba ich pomutowało? Zupgrade'owali się? Nie mam zielonego pojęcia, też widzimy już tutaj kolejne sety, kolejne itemki jest tutaj co do omawiania i oczywiście piękna kolorystyka. No i niestety mamy tutaj informację, że jest to ostatnie DLC z Season Passa i ogólnie ostatnie DLC, które zostało zapowiedziane przez twórców i tyle. Na razie nie mamy żadnych przyszłych planów wydawczych, jeżeli chodzi o kolejne dodatki, kolejne historie. No ale to sobie zbadamy na osobnym odcinku, zrobię takie mikro śledztwo, co z fabułą, co z tym wszystkim się będzie działo. Nowe moby. Na Minecraft Dungeons Wiki, moja jedna z ulubionych stronek, jeżeli chodzi o takie informacje najświeższe, jeżeli chodzi o Minecraft Dungeons, mamy dość sporo nowych mobków. Zobaczcie, moby, które po raz pierwszy zostały wprowadzone przez DLC Echoing Void. Enderman Tomb, to już na poprzednim odcinku wspominałem o tym. Prawdopodobnie symbol zastępczy Endermanom podobnych mobów widocznych na oficjalnej grafice. Oprócz tego Echoing Void DLC Boss, jest to też taka nieoficjalna nazwa, jak tutaj widzimy, też jest taka adnotacja. Pewnie będzie się nazywać inaczej, tak jak to było w przypadku Hidden Deepsa. Też trzymali tutaj nas niepewności do ostatniej chwili, aż do premiery. Oprócz tego kolejny Ender Meat. O tym jeszcze nie słyszałem, o Ender Meacie, także to też pewnie znawcy podstawowej wersji Minecrafta wiedzą, o co kaman. Olbrzymi Enderman, tutaj widzimy na tapecie od twórców tego dodatku, tapecie promującej, zielonooki Enderman, tutaj też możemy to zobaczyć, wielooki Enderman, no nieźle, nieźle, będziemy mieli samych Endermanów, każdy będzie władał jakby inną mocą, ej no to jest niezłe, coś jak Power Rangers, tylko ci źli. Enderman fioletowej ręki, to chyba jest mój ulubiony Enderman, już się go boję. Nie wiem jaką tutaj mocą, pewnie Witherowym damage'em będzie nas tutaj naparzać. I ostatni Shulker jako mobek z wrogim nastawieniem. Oczywiście to są wszystkie moby nastawione wrogo do nas, nie są to moby pasywne. Przynajmniej tutaj nie jest nic takiego napisane. Wszystko jest hostile mob, czyli mobek agresywny, który chce nas zabić, zniszczyć i w ogóle zmieść z powierzchni ziemi. Też możecie zauważyć, że na zwiastunie pojawiło się kilka mobków z podstawowej wersji gry. Tutaj macie, zobaczcie, opancerzony alpinista, pancerny łupieżca. Tutaj też jest na dole to napisane, cały ten zestawik innych mobków. To też możemy sobie na zwiastunie zobaczyć i faktycznie są tam jakieś innego rodzaju mobki, nie tylko same Endermany i Ferajna. Tutaj czekamy na więcej treści od twórców, na jakiś filmik promujący, jakiś mikro gameplay pewnie będzie na dniach wypuszczony, pewnie jutro, zaraz po tym jak wypuszczę ten odcinek na kanał, także no codziennie tutaj trzeba teraz mieć rękę na pulsie. Jeżeli chodzi o mobki, to jest wszystko. To DLC prawdopodobnie będzie również w zakładce inne wymiary, tak jak płomienie Netheru. To taka ciekawostka dla was, dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak wy widzicie tą miejscówkę, czy
będzie to ten portal, co mamy niedokończony w naszym obozie, tak jak wszyscy zawsze myśleli, że to będzie portal do Netheru albo coś w tym stylu, czy to będzie portal do Endu, a tutaj widzicie Minecraft Dungeons Wiki, gdzieś ma jakieś dojścia, które się zgadzają dosyć, bo przy Hidden Deeps naprawdę tutaj ta stronka miała bardzo dużo racji, szczególnie przy kolejnych nowych lokalizacjach, nowych poziomach. Nowe lokalizacje, nienazwany poziom End City, to też możemy sobie zobaczyć nawet na tej tapecie, że są tutaj gdzieś w tle jakieś budowle. Możemy to nazwać End City. Dwa kolejne nienazwane poziomy końcowe. Okej, czyli uwaga, czy zgadujemy, że będzie jedna lokalizacja podstawowa i dwie tajne misje? Chociaż nie, bo misja z bossem powinna być misją otwartą, tak jak to było w przypadku Hidden Deeps. Także wydaje mi się, że będzie powtórka z rozrywki i kolejny raz będziemy mieli dwie standardowe misje i jedną do odkrycia. Mam nadzieję, że będzie równie ciężko z tą tajną misją jak w przypadku Hidden Deeps. Trochę się pobawimy, już nie mogę się doczekać live'a, pewnie będziemy przedłużać w nieskończoność. Zobaczymy, zobaczymy. I uwaga, nie wiem czy zauważyliście, z głównej strony Minecrafta, gdzie mamy informacje, tą aktualność i masę screenshotów, też taka ciekawostka odnośnie artefaktów. Przyuważyłem, że mamy trzy artefakty nowe. Do tego też jesteśmy pod wpływem Thrive Under Pressure. Rozwijać się pod presją, to nam tutaj Google Translator tłumaczy, czyli co, rozwijamy się pod presją? Pass the test, jesteśmy na jakimś teście, to jest ta dodatkowa misja, a mianowicie rękawice wichru. Mamy też darmową aktualizację, która zawiera coś nowego, oczywiście tutaj macie przed ekranem, podobnie jak w przypadku naszych poprzednich przygód wraz z wydaniem Echoing Void. Wprowadzamy bezpłatną aktualizację zawartości oprócz garści potężnych zaklęć, takich jak zasadzka, uderzenie cienia, uderzenie pustki. Wprowadzamy również rękawice wichru, czyli wyjątkowa misja przypominająca labirynt, która wystawia twoje umiejętności na próbę w trudnych próbach. No tutaj też zwróć uwagę, że to jest tłumaczone na bieżąco, także tutaj wybaczcie za błędy stylistyczne. I zagadkowych łamigłówkach. Ta rękawica jest dostępna za pośrednictwem mapy misji i zawiera wyzwania, które wymagają wszystkiego od sprytu po wytrzymałość i determinację, ale i tak spróbujemy. No, coś dla nas, słuchajcie, coś dla nas. Na pewno będziemy tutaj grać jakieś progierki i nie mogę się doczekać. No i co, wykorzystać w końcu jakiś nowy armor. Tutaj też zobaczcie, na tych screenshotach mamy mnóstwo kolorystycznych armorków. Widać, że tutaj jest bardzo fioletowo, różowo, niebiesko, błękitno. Ojejku, ojejku, dużo się tutaj dzieje, naprawdę. Ale na razie nie chcę mówić, czekam na jeszcze oficjalny zwiastun, na jakiś promo wideo i tam sobie omówimy wszystkie itemki po kolei, bo tutaj na razie dużo, dużo by mówić, nie chciałbym za bardzo spekulować i przedłużać. Miał być odcineczek w skrócie, także jest. Te rękawice wichru będzie swojego rodzaju endgame'em, coś jak Kapitanowie Raidu, coś jak Ancient Hunty, chociaż zobaczcie, mamy trzecią rzecz, której coś możemy teoretycznie robić, ale martwię się o Ancient Hunty. Kurczę, Hidden Deeps nawalili, nie zrobili nam bossa starożytnego, a w przypadku tego nowego DLC-ka obawiam się, że będzie to samo, że Ancient Hunty pójdą w odstawkę i tyle, zostaniemy z niczym, a złocone itemki to są najlepsze itemki w grze i to trzeba przyznać, także nawet Kapitanowie Raidu teoretycznie nie mają sensu, jeżeli chodzi o drop rate czy coś i no nie jest to aż tak atrakcyjne, a dużo, dużo utrudniają nam gierkę, co mogliśmy zauważyć po ostatnim live'ie na przykład. Podsumowując całe nasze tutaj rozważania dzisiejsze, będziemy mieli też edycję Ultimate, czyli wszystko biorą do kupy, zbierają wszystkie Hero Passy, Season Passy, podstawową wersję gry i robią Ultimate Edition dla każdego Kowalskiego, który dopiero zaczyna swoją przygodę, albo jako prezent. Jest to doskonały sposób na poznanie pełnej historii Ark Illager i Kuli Dominacji. Ten pełen akcji pakiet zawiera podstawową wersję gry i wszystkie 6 dodatków. Czyli zobaczcie, fabuła nam się zamyka. Okej. Minecraft Dungeons Ultimate Edition i darmowa aktualizacja zostaną wydane 28 lipca. No i dobra, to było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Śledzimy poczynania, śledzimy aktualności, co się dzieje w świecie Minecraft Dungeons, bo się dzieje dużo. Także dziękuję za oglądanie. Wpadajcie na kolejne odcinki. Na razie, siemanko, hej!